Dzień dobry Państwu, witamy w czwartym, ostatnim, wielkim dniu wielkiego czempionatu, akademików, którzy po raz czternasty wyznaczyli sobie miejsce spotkania w ramach akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie, tym razem w naszym pięknym mieście Poznaniu. Trzeci, ostatni dzień rywalizacji. To wszystko, co podsumowuje dotychczasowe etapy rywalizacji w eliminacjach, w półfinałach, repasażach. Dzisiaj pierwszy finał, już od samego rana, finał czwórek podwójnych osad mieszanych. Za moment start. A very good morning to you, ladies and gentlemen. Welcome to the third and final day of rivalry at the 14th World University Rowing Championship, Poznań 2016. We begin with an A final of the mixed fours. Osada Polski, tor czwarty, osada Czech. In lane two, representing France, Chloe Poumailloux, Flavie Bahuaud, Bastien Quiqueret and Hugo Quemener. In lane three, representing Poland, Marta Wieliczko, Maciej Zawojski, Szymon Płośnik, Katarzyna Wełna. And in lane four, representing the Czech Republic, Kristyna Fleisnnerova, Lenka Antosova, Adam Sterbak and Matyas Klang. 2000 metrów dystansu. No i zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia pierwszego finału A 14 akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie. So the first A final of the 14th World University Rowing Championship is about to get underway. They have already started. I po pierwszym fragmencie rywalizacji osada Czech i Polski zdecydowanie z przodu. Ale poczekajmy, sporo jeszcze się będzie działo na trasie. Przepiękny podgląd na przebieg rywalizacji dzięki montażowi nowej, przewspaniale prezentującej się tablicy wyników. Patrzmy więc i podziwiajmy. Tor trzeci Polska, tor czwarty Czechy, tor drugi Francja.
W połowie dystansu Polska, Czechy, Francja. Jesteśmy świadkami pierwszego finału czwórek podwójnych osad mieszanych. I na torze bez zmian w tym finale osada polska przed osadą czeską. Spływają na ostatnie 500 metrów przed metą. Przyspieszenie osady czeskiej. Decydujące fragmenty rywalizacji czwórek podwójnych osad mieszanych. Polska, sekunda 37 setnych za osadą polską. Osada czeska będzie mocno w ostatnim fragmencie rywalizacji. Przyspieszają obydwie osady i miejmy nadzieję, że te ostatnie metry to będą metry triumfu osady polskiej. Ale walka będzie niewątpliwie toczyła się do ostatnich metrów. 200 metrów do mety. Pierwszy finał trzeciego, ostatniego dnia rywalizacji i mocne ostatnie metry rywalizacji czwórek podwójnych osad mieszanych. Polska-Czechy, Czechy-Polska, ostatnie metry. Patrzmy, mocno, jeszcze mocniej, mocne pociągnięcie wioseł. Ostatnie metry rywalizacji w tym pierwszym finale. Polska-Czechy, Czechy-Polska, Polska-Czechy, ostatnie metry, mocne pociągnięcie wioseł. Jeszcze i ostatnie metry i osada czeska. Przed Polską na mecie w finale czwórek podwójnych osad mieszanych. Ależ emocje do ostatnich metrów i wpływająca na linię mety osada Francji. And so, ladies and gentlemen, it is the Czech team ahead of the Polish team and the French team. A na torze już rozpoczął się finał B, czwórek bez sternika mężczyzn, osada południowej Afryki i osada Chin, tor trzeci i tor czwarty, finał B. Ladies and gentlemen, men's for final B. In lane three, representing South Africa, Nicolas Greff, Nicolas Farrell, Dominic Kester and Mzwandile Sotsaka.
In lane 4, representing China, Yunlong Cai, Yinglong, Mingxing Tang, and Yikai An. I drodzy Państwo, oficjalne rezultaty zakończonego już finału A czwórek podwójnych kategorii mieszanej. Ladies and gentlemen, the official results of the race, the final race of mixed fours. Miejsce pierwsze, Czechy. In the first place, the Czech Republic. Miejsce drugie, Polska. In the second place, Poland. Miejsce trzecie, Francja. And in the third place, France. Ostatnie 250 metrów finału B, czwórek bez sternika mężczyzn. Tor trzeci, przypomnę, Republika Południowej Afryki, tor czwarty, Chiny. Na prowadzeniu osada Republiki Południowej Afryki, ale poglądaliśmy już poprzedni finisz i to wszystko jeszcze, jak widać, jest do rozstrzygnięcia. Nie mamy jeszcze jasnej, precyzyjnej oceny, która z osad okaże się w finale lepsza. Tor trzeci, przypomnę, Republika Południowej Afryki, tor czwarty, osada Chin. Niezwykle trudno będzie rozstrzygnąć nam tu z wysokości wieży sędziowskiej rozstrzygnięcie tego finału B. Fantastyczne przyspieszenie osady chińskiej i jesteśmy niezwykle ciekawi, kto okazał się być lepszy w tym finale. Już wiemy, drodzy Państwo, fantastyczne przyspieszenie na ostatnich 100 metrach i osada Chin okazała się być zwycięska w tym finale B, finale czwórek bez sternika mężczyzn Chiny przed Republiką Południowej Afryki, finał B. And so the final result of final B of men's fours, ladies and gentlemen, it is China ahead of South Africa.
pomykają w kolejne finały B, tym razem na torze finał B jedynek kobiet. The next B final, ladies and gentlemen, is the women's single sculls. Na torze pierwszym osada chińskiego Taipei. In lane one, Pei Yu Chu for Chinese Taipei. Tor drugi osada Finlandii. In lane two, Suvi Karpinen for Finland. Tor trzeci Włochy. In lane three, Giada Colombo for Italy. Tor czwarty osada Wielkiej Brytanii. In lane four, Melissa Wilson for the United Kingdom. Tor piąty osada Australii. And in lane five, Madeleine Coonan for Australia. Jedynka kobiet, finał B. Drodzy Państwo, niezwykle wyrównany był finał zakończonej już rywalizacji czwórek bez sternika mężczyzn. Obydwu osadom zmierzono ten sam czas, a więc fotofinisz zdecydował o tym, że minimalnie na linii mety lepsza w finale B czwórek bez sternika mężczyzn okazała się osada Chin. Gratulujemy, to był niesamowicie emocjonujący finał. Ladies and gentlemen, in the final race of men's fours, both crews had exactly the same time. The final sequence had to be decided by photo finish, and it was decided that it was the Chinese team to have won it. Congratulations. I spoglądamy na międzyczasy, osada Wielkiej Brytanii przed osadą włoską, australijską, fińską i chińskiego Taipei. W finale B jedynek kobiet na półmetku. Finale B jedynek kobiet na torze bez zmian. Na prowadzeniu osada Wielkiej Brytanii. Melissa Wilson.
ostatnie 200 metrów do mety jedynek kobiet. I zdecydowanie nie będziemy chyba dziś o tym finale mówili w kategoriach rywalizacji. Ostatnie centymetry 2000 metrów liczącej trasy. To wszystko, proszę Państwa, rozstrzygnęło się już w trakcie tej rywalizacji. Finał B dla Brytyjki, ostatnie 100 metrów. I do mety niezagrożona Brytyjka i tuż, tuż za około 20 metrów za nią osada włoska. I popatrzmy, kto na miejscu trzecim w finale B, osada Australii. Final results of this final B race of women's single sculls, ladies and gentlemen. In the first place, Melissa Wilson for the United Kingdom. In the second, Chiara Colombo for Italy. And in the third, it is Madeleine Coonan for Australia. Nowej pięknej tablicy wyników macie Państwo rezultaty zakończonej rywalizacji jedynek kobiet. A na torze już rozgorzał finał B. Finał B jedynek mężczyzn będzie się pewnie równie ciekawie działo jak w poprzednich finałach. Finał B, jedynek mężczyzn na torze. And already underway, ladies and gentlemen, is final B of men's single sculls. Na torze pierwszym osada Szwajcarii. In lane one, representing Switzerland, Matthias Kuhni. Tor drugi osada Nowej Zelandii. Lane two, Andrew Potter, representing New Zealand. Tor trzeci, Holandia. Lane 3, Bastien Quiqueret, representing the Netherlands. Tor czwarty, Monaco. In lane 4, Quentin Antonielli, representing Monaco. Tor piąty, Francja. Lane 5, Alberic Cormeret, representing France. Tor szósty, osada Estonii. And in lane 6, Geir Sursild for Estonia. To, że trzecim osada Holandii. Tor trzeci Bastien Quiqueret. Ale również bardzo mocno na torze szóstym osada Estonii.
Oj, doping z brzegów, bo wpłynęli na ostatnie 200 metrów do mety. Czy osada Holandii utrzyma prowadzenie? Atakuje na torze szóstym Geir Sursilt. Osada Estonii. Ostatnie metry, mocne pociągnięcia. Kto w finale B okaże się najmocniejszy? Chyba jednak Bastien Quiqueret, ale to wszystko jeszcze przed nami, tak? On w tej chwili niezagrożony. Dopływa mocne pociągnięcia. Ostatnie 20 metrów. Osada Holandii przed osadą. Na torze szóstym Estonia i na torze czwartym Monako. So, ladies and gentlemen, the results of Final B in men's single sculls. In the first place, it is the Netherlands ahead of Estonia and Monaco. Nieodparcie wracam do wspomnień, bo ta tablica wyników budzi niesamowity zachwyt, proszę Państwa, wszystko macie Państwo jak na dłoni, łącznie z rywalizacją na torze i finałowymi rezultatami rywalizacji. Gratuluję Posirowi fantastycznej tablicy, no nam wszystkim gratuluję, bo mamy przyjemność oglądać to w sposób absolutnie rewelacyjny. O godzinie 9.30 nastąpi start finału B dwójek podwójnych wagi lekkiej mężczyzn. Przed nami wielkie emocje z udziałem osady polskiej w finale B, ale pozwólcie Państwo, że przedstawię skład wszystkich uczestników. Na torze pierwszym osada Kanady. In the upcoming final B in the lightweight men's double sculls category, we have in lane one representing Canada Andrzej Wofk and Jacob Gisbrecht. Osada polska. In lane two, Michał Baran and Mateusz Drab for Poland. Lane three, Martin van Buren and Philip van der Weyde representing the Netherlands. Tor czwarty, osada Irlandii. Lane four, David Sinnott and Jacob McCarthy for Ireland. I na torze piątym, Finlandii. And in lane five, Mikko Karpinen and Kasper Hirvilampi for Finland. I drodzy Państwo, cisza w eterze, ale napięcie, emocje przed startem finału B z udziałem dwójki podwójnej wagi lekkiej mężczyzn reprezentującej nasz kraj duży. Tor drugi, przypomnę, osada polska.
No i rozpoczęli. Tor pierwszy Kanada, tor drugi Polska, tor trzeci Holandia, tor czwarty Irlandia i tor piąty Finlandia. Bardzo mocny początek osady holenderskiej, Polacy nieco z tyłu. Po 500 metrach Holandia przed Finlandią, Kanadą, Irlandią i Polską. Na torze finał B dwójek podwójnych wagi lekkiej mężczyzn. Na czele osada bez zmian, osada holenderska przed Finlandią, Kanadą, Irlandią i Polską.
robili mocniejsze pociągnięcia wioseł osady polskiej, która przesuwa się na przedostatnią pozycję w tym finale. A na czele cały czas rywalizujące osady Holandii i Finlandii. I już za moment przed trybuną główną będziemy mieli wszystkie osady, wszystkich aktorów tego finału B dwójek podwójnych wagi lekkiej mężczyzn. Mocno przez cały dystans pracująca osada Holandii na czele. Przyspiesza osada polska, przyspieszają wszystkie osady, by stworzyć sobie szansę jak najwyższej pozycji w finale B. Holandia, tor trzeci. I również przyspieszająca osada polska, ale tutaj na pierwszych miejscach mocno już zdefiniowane pozycje. Miejsce pierwsze, osada holenderska, mocno do końca finiszująca osada zwycięska. Na miejscu drugim osada Finlandii i walka o miejsce trzecie w tym finale, to czwarty. Osada Irlandii. Tablica wyników jasno precyzuje kolejność w tym finale. The final sequence in this final B, ladies and gentlemen, it is the Netherlands ahead of Finland and Ireland. Na to, że już another final B, this time lightweight women's single sculls are already underway. Na torze drugim osada chińskiego Taipei. In lane 2, Yian Hua for Chinese Taipei. Trzeci osada Polski. Lane 3, Sylwia Zimnicka for Poland. Tor czwarty, Szwajcaria. Lane 4, Seraina Rodewald for Switzerland. I na torze piątym osada Białorusi. And in lane 5, representing Belarus, Weronika Lebiedziewa. I znów mocno trzymamy kciuki za reprezentantkę Polski, która płynie na torze trzecim. Sylwia Zimnicka, tor trzeci. Przypomnę, tor drugi, osada chińskiego Taipei, tor czwarty Szwajcarii i tor piąty, osada Białorusi.
patrzmy i podziwiajmy rywalizację finału B jedynek wagi lekkiej kobiet. I pierwsze międzyczasy informują radośnie o pięknej postawie osady polskiej. Polska, chińskie Tajpej, Szwajcaria, Białoruś. To kolejność międzyczasów finału B jedynek wagi lekkiej kobiet. Sylwia Zimnicka na prowadzeniu. I Sylwia Zimnicka na prowadzeniu w finale B jedynek wagi lekkiej kobiet. Zdecydowana supremacja. Około 400 metrów do mety. Niewiele zabrakło Sylwii Zimnickiej do awansu do finału A. Teraz pokazuje, że rzeczywiście potrafi i jest mocna, ale poczekajmy na ostateczne rozstrzygnięcia. Około 250 metrów, 300 metrów do mety. Nadal na prowadzeniu reprezentantka Polski przed Szwajcarią, chińskim Tajpej i Białorusią. Na ostatnich 200 metrach finał B jedynek wagi lekkiej kobiet. Na prowadzeniu Sylwia Zimnicka, Polska. Wpływa na pierwszej pozycji na ostatnie 100 metrów. I oklaski dla Sylwii Zimnickiej, która triumfuje w finale B. Jedynek wagi lekkiej kobiet, ostatnie metry. Piękne, mocne pociągnięcia. Jak niewiele zabrakłoby być w finale A, a teraz triumf w finale B. Polska, Sylwia Zimnicka na mecie. Osada Szwajcarii na miejscu drugim i na miejscu trzecim już na mecie osada chińskiego Tajpej. And so, ladies and gentlemen, it is Poland ahead of Switzerland and Chinese Tajpej.
Emocje jedynek wagi lekkiej mężczyzn już na torze. Proszę Państwa, tor, finał C, oczywiście to Państwo mają jasno także przedstawione na tablicach informujących o składach poszczególnych finałów. Finał C, jedynek wagi lekkiej mężczyzn. Ladies and gentlemen, final C of lightweight men's single sculls. Na torze drugim osada Argentyny. In lane two, representing Argentina, Pablo Conte. Tor trzeci, osada Estonii. In lane three, Kermo Randme, representing Estonia. Tor czwarty, osada Niemiec. In lane four, Paul Weidenmüller for Germany. Tor piąty, osada chińskiego Taipei. In lane five, Qingying Huang for Chinese Taipei. Tor szósty, osada Szwajcarii. In lane six, Serafin Strife for Switzerland. Finał C, jedynek wagi lekkiej mężczyzn. Spójrzmy na międzyczasy po 500 metrach. Osada Niemiec przed Estonią, Argentyną, Szwajcarią i chińskiego Taipei. Macie także Państwo pogląd na tablicę wyników. Zachęcam, byście usiedli na trybunie głównej. 14. Światowy Czempionat Akademików w Wioślarstwie w finale C. Jedynek wagi lekkiej mężczyzn już przed trybuną główną. Na torze czwartym w finale C, na miejscu pierwszym, ostatnich 100 metrach rywalizacji, osada Niemiec. Paul Weidenmüller. 100 metrów do mety. Niemcy, Estonia, Argentyna to kolejność, ale jeszcze nie rozstrzygnięto miejsca drugiego, trzeciego w finale C. O, mocno przyspiesza Argentyńczyk. Ostatnie metry, osada niemiecka już na linii mety. Kto drugi, kto trzeci? Zobaczmy, w ostatniej chwili chyba jednak mocniej pociągnął wiosłem Estończyk i on chyba jako tak jest. Niemcy, Estonia, Argentyna to pierwsza trójka w finale C, jedynek wagi lekkiej mężczyzn. And so, ladies and gentlemen, the final results of this final C in the lightweight men's single skull class. In the first place, Germany. In the second, Estonia. And in the third, Argentina.
A po starcie już finał B, jedynek wagi lekkiej mężczyzn. Już rozgorzała rywalizacja na pierwszych 200 metrach. Poczekamy, jaki będzie finał po 2000 metrów. Already underway is the final, the B final of lightweight men's single sculls. Na torze pierwszym osada Finlandii. In lane one, representing Finland, Jonas Petjaniemi. Na torze drugim osada Australii. Osada Austrii, przepraszam. In lane two, representing Austria, Jakob Zwölfa. Tor trzeci, osada Czech. Lane three, representing the Czech Republic, Jan Hayek. Tor czwarty, Australia. In lane four, Hamish Parry for Australia. Tor piąty, osada Holandii. Lane five, Erik Dekker for the Netherlands. I na torze szóstym, osada Irlandii. And in lane six, Christopher Beck representing Ireland. Oto sytuacja w tym finale. Czechy, Australia, Finlandia, Holandia, Irlandia i brak na linii startu Austriaka. Did not start. No, sytuacja jasna. Czechy, Australia, Finlandia. Czechy, Australia, Finlandia. Taka sytuacja na ostatnich 200 metrach przed metą. Ale teraz zrywa się doping z brzegów maltańskiego toru. Komu on pomoże? Czy finiszującemu na torze piątym reprezentantowi Holandii, czy też brnącemu do mety do tej pory na miejscu trzecim reprezentantowi Finlandii? Czechy, czy może jednak reprezentant Australii? Ostatnie 100 metrów, decydujące i przyspieszenie osady Australii. Tak, teraz Australia, Australia przed Czechami. Mocno, jakże mocno i skutecznie na ostatnich 50 metrach zawodnik australijski. A więc Australia, Czechy i... no właśnie, poczekajmy. Piękna rywalizacja do ostatnich metrów finału B jedynek wagi lekkiej mężczyzn. Without a doubt, it is Australia ahead of the Czech Republic in the first two places. Just who took the third, we still have to wait.
So it is the Netherlands in the third place. No już zdążyliśmy przywyknąć, proszę Państwa, że w wioślarstwie rzeczy wielkie dzieją się do ostatnich metrów rywalizacji, więc to wszystko, co dziś obserwujemy w dopołudniowej serii finałów B, no, daje jedynie wyobrażenie, ale jakże ciekawe wyobrażenie o tym, co będzie się działo w finałach A14 akademickich Mistrzostw Świata w wioślarstwie. A póki co już na torze finał B dwójek bez sternika mężczyzn. Final B of men's pairs already underway. Na torze pierwszym osada Francji. In lane one, representing France, Anatole Ringer and Thomas Cousin. Tor drugi, osada Kanady. In lane two, Mark Davis and Adam Donaldson for Canada. Tor trzeci, osada Rosji. Lane three, representing Russia, Pavel Rudniew and Aleksandr Stromkin. Tor czwarty. In lane four, for China, Yui Shao and Yan Ma. Tor piąty, osada Włoch. In lane five, Federico Parma and Nicolas Brezzivilli for Italy. I na torze szóstym, osada Estonii. And in lane six, Markus Ritson and Daniel Leek for Estonia. Dwójka bez... Boże. Finlandia, Włochy, Rosja. To pierwszy międzyczas. Bardzo wyrównana rywalizacja. W sam raz trudno nam będzie rozstrzygnąć teraz, a zresztą, mój Boże, ostatnie metry tak zmieniają klasyfikację w kolejnych finałach, że warto czekać i mocno dopingować płynące osady do ostatnich metrów kolejnych finałów. Popatrzmy na tor piąty, to osada włoska bardzo blisko czołowi. W komentarzu moim widzę, jak przyspiesza osada francuska. Czy Chińczycy wytrzymają ten atak? Tak, osada chińska przed francuską i osadą włoską. Final sequence, ladies and gentlemen, is China ahead of France and Italy. Finał B dwójek bez sternika mężczyzn, emocjonujący jak wszystkie poprzednie finały B i C, a przed nami kolejna rywalizacja, tym razem rywalizacja dwójek podwójnych mężczyzn. Another
Final B already underway, ladies and gentlemen. This time it is men's double sculls. Na torze pierwszym startuje osada Rosji. In lane one, Konstantin Mokshin and Stanislav Yevdokimov for the Russian Federation. Tor drugi, osada Francji. In lane two, Bastien Quiqueret and Hugo Quemener for France. Tor trzeci, osada Nowej Zelandii. In lane three, Joshua Earle and Lewis Hollows for New Zealand. Tor czwarty, osada Holandii. Bart Overs and Gerardus van der Velden in lane four for the Netherlands. Tor piąty, osada Finlandii. In lane five, representing Finland, Anton Helmi and Jonas Jussimo. Na torze szóstym, osada Irlandii. And in lane six, representing Ireland, are Doyle Philip and Tiernan Oliver. Dwójka podwójna mężczyzn, finał B, sześć osad na torze. I po przepłynięciu Ilholo płynął. Nie oddaj i popatrzmy na mecie. Olivia in lane four. Czyli czwarty. Ostatnie 100 metrów. Łotwa, Francja, Irlandia. Podwójnych kobiet. Łotwa, Francja, dopływająca do mety osada Irlandii. Final B of women's double sculls. It is Latvia ahead of France and Ireland.
kolejny finał B14 Akademickich Mistrzostw Świata w wioślarstwie. Finał czwórek bez sternika kobiet. Another final B of the 14th World University Rowing Championship, ladies and gentlemen. Women's fours. In lane two for the Russian Federation, Kristina Gureckaita, Veronika Wojino, Maria Minakova and Anastasia Szczerbinina. Anina Wytrych, Anna Landwehr, Adrienne Raymond and Katharina Brennich. Zwycięska osadzająca do mety. So the final sequence. Do południowej z finału B. The two teams, ladies and gentlemen. Fabian Tali. Majda. A. Czwarty. Na prawdziwe do Krzyżora Maltańs. Ostatnie. Mieci do pływu. Kobiet. Already underway. Na trójkę. Elitry and... Przyciągnięcia wiosek z kolenderkami. Już znów emocje.